Best for Soil, międzynarodowa sieć promująca najlepsze praktyki dotyczące zdrowia gleby w Europie. Cześć, jestem Saskia. Wraz z kolegami z ośmiu krajów rozwijamy sieć wymiany wiedzy na temat zdrowia gleby. Jak to robimy i jakie środki możesz podjąć, aby poprawić i utrzymać zdrową glebę, możesz zobaczyć na tym filmie. Best for jest częścią Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie rolnictwa EIP Agri. W projekcie Best for uczestniczą rolnicy i doradcy z 20 krajów europejskich, którzy zbierają wiedzę na temat chorób przenoszonych przez glebę i szkodników oraz opracowują najlepsze praktyki w celu utrzymania i poprawy zdrowia i żyzności gleby. Pestwłosol po pierwsze pomaga praktykom poprzez zapewnienie baz danych patogenów i nicieni przenoszonych przez glebę, które wpływają na uprawy. Po drugie poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami zarządzania zdrowotnością gleby. Wszystkie informacje są dostarczane w 22 językach europejskich. Wspólnie pracujemy, jak poprawić zdrowie gleby. Zdrowie gleby to zdolność gleby do radzenia sobie z chorobami i szkodnikami, utrzymywanie ich populacji na wystarczająco niskim poziomie, aby uprawy nie spowodowały szkód. Długoterminowe intensywne rolnictwo wywiera presję na zdrowie gleby, a wraz ze wzrostem ograniczeń stosowania syntetycznych pestycydów istnieje pilna potrzeba znalezienia alternatywnych metod kontrolowania i minimalizowania wpływu chorób przenoszonych przez glebę. Optymalizacja płodozmianu i wdrożenie niektórych zabiegów argotechnicznych mogą minimalizować ryzyko, że choroby przenoszone przez glebę osiągną próg ekonomicznego zagrożenia, a nawet w ogóle wystąpią. Bazy danych, bestfłosol i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji Pomagają rolnikom i ogrodnikom zaplanować płodozmian i wdrożyć najlepsze praktyki dla zdrowia gleby. Najlepsze praktyki budowy i utrzymania zdrowej gleby obejmują używanie kompostu lub dodatków organicznych oraz stosowanie nawozów zielonych lub roślin okrywowych. Zabiegi te mogą zwiększyć plony, poprawić zdrowie gleby, zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie, i mogą zmniejszyć populację patogenów lub ograniczyć ich występowanie. Inne podejścia można zastosować do ograniczenia i eliminacji ogni patogenów i nicieni przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowej gleby, takich jak beztlenowa dezynfekcja gleby, ASD i biosolaryzacja. Dostęp do wszystkich informacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Best for All, w tym baz danych o otwartym dostępie, bloga, instruktażowych filmów, wideo i kart informacyjnych. Każdy specjalista może od razu rozpocząć wdrażanie odpowiedniego płodozmianu i innowacyjnej strategii kontroli patogenów przenoszonych przez glebę i poprawy jej stanu. Doradcy Best for wspierają praktyków w 20 krajach podczas spotkań informacyjnych lub regionalnych konferencji. Na życzenie mogą zorganizować warsztaty dla lokalnych grup zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat konkretnych tematów promowanych przez Best for